Cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie i jest taka sytuacja, że u babci przecieka kran. I teraz jak to wygląda możecie zobaczyć właśnie w tym momencie. I zakręcając kran, ciepłą i zimną wodę, cały czas ta woda kapie, leci. Więc pokażę wam sposób, jak temu zapobiec i żeby nie kapało i żebyście mieli ładny kran. Więc widzimy się przy remoncie. Dobra, idę po zakup części do naprawy kranu, więc jak już będę je miał, to wam je pokażę i zaczniemy naprawę, więc widzimy się w domu. Po. Dobra, jesteśmy już w domu, zakupiłem części do naprawy tego kranu i kran, który będę wymieniał, naprawiał, to będzie kran z korkami retro. Więc do naprawy będą potrzebne takie oto części. Nie musicie wymieniać całego kranu, bo to jest duży koszt. Wystarczy, że zakupicie takie części, głowicę ceramiczną. Jedna sztuka kosztowała mnie 9 zł, więc są różne rodzaje tych. Są droższe i tańsze. Te są akurat droższe po 9, normalnie chodzą po 5 z groszami. Posiadają tu taką gumkę. Dobra, teraz wam pokażę jak wymienić te głowice, więc zaczynamy. Więc pierwszym krokiem, który będziemy musieli wykonać, będzie zdjęcie tej oto plastikowej osłonki, żeby dostać się do śruby, którą będziemy musieli odkręcić za chwilę. Proszę, mamy korek, odkładamy i tutaj jest tam jest krzyżak i żeby właśnie odkręcić tą śrubkę, żeby się dostać, musimy użyć krzyżaka. Ja użyję śrubokręta z krzyżakiem. Tyk. Bierzemy, zakładamy. I pamiętajcie przed naprawą, żeby zakręcić wodę, gdyż to może się źle skończyć. I bierzemy krzyżaka i zaczynamy rozkręcać. Proszę bardzo. Tyk. Okay. I teraz zdejmujemy ten kurek, proszę bardzo. Trochę może być brudny, ale to nic. Musicie trochę siły użyć, gdyż ponieważ ciężko to zdjąć. I tak samo zrobimy z drugim. Zdejmujemy plastikową zasłonkę. Tak. I odkręcamy krzyżakiem. Teraz to zdejmujemy. Trzeba trochę siły użyć. Ok. Zdejmujemy. I mówię, że nie jest wymagana wymiana dwóch tych części, ale za to, że jestem rzadko u babci, to postanowiłem wymienić dwa, żeby już dla pewności. Teraz zdejmujemy zaślepki, które są tutaj. Proszę bardzo. Pyk. Teraz to trzeba wyczyścić i wyjąć. Ok, teraz rozkręcamy to. Spróbujemy to wyjąć. Tu mogą być lekkie problemy. Trzeba trochę postukać, żeby to rozkręcić. Okay. Tak wygląda zużyta głowica. Pojawił się kamień, gdyż woda jest kamienista trochę. I tak samo robimy z drugim. I tak wygląda druga głowica. Teraz bierzemy nową głowicę.
i wymienimy ją. Zbieramy, pyk. Tak wygląda nowa głowica ceramiczna. I tak, tutaj są różne, tutaj idą różne wielkości kluczy. Tutaj akurat idzie 14, ale na przykład w starym idzie 17, więc powinniście mieć zapas od 13 do 20 najlepiej. I żebyście mieli pewność, że wam nie zabrakną kluczy. I teraz bierzemy i montujemy. Pyk, wkładamy i zakręcamy najpierw ręcznie. Później bierzemy klucz. Tutaj jest 14 i dokręcamy. Teraz bierzemy drugą, już mam odpakowaną, taka sama. I tak samo zakładamy. Najpierw ręcznie, później bierzemy klucz, 14 i dokręcamy. I już. Składamy z powrotem po założeniu głowic. Pierwsze co robimy, to myjemy to, ja już wyczyściłem, i zakładamy. Pyk, zakręcamy. Z drugiej strony. Ok, teraz zakładamy kurek. I tak, tu są różne. Akurat ta głowica jest do kurka retro. I do innych są różne. Trzeba spytać w sklepie, jakie wziąć. I teraz dokręcamy śrubami. Założone. No, już jest dokręcone. Teraz zakładamy zaślepki plastikowe. Pyk. Drugą. Ok. Już jest kran zamontowany. I teraz odkręcamy wodę, którą wcześniej zakręciliśmy. I teraz odkręcamy i zobaczymy rezultaty tej naprawy. Już odkręciliśmy wodę i teraz zobaczmy, czy udała się naprawa. Uwaga. Jak widzimy, już nie kapie po odkręconej wodzie. Także naprawa się udała, polecam, no, jak możecie zobaczyć, to jest bardzo łatwe. I co, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie, łapce w górze. Jeżeli wam pomogłem, piszcie w komentarzu. Cześć!